Od 21 listopada 1990 roku obchodzimy w Polsce Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował w sali Urzędu Miasta spotkanie, mające przybliżyć społeczeństwu, jak ważna jest jego rola. Do zadań pomocy społecznej, a tak naprawdę do podstawowych zadań pracownika socjalnego jest mobilizacja tej słabszej części społeczeństwa do funkcjonowania i działania. I aby uzyskać tego typu efekty, potrzebna jest specjalistyczna pomoc i takie pełne przygotowanie pracownika socjalnego. Wymaga się od pracownika socjalnego, aby pracownik socjalny był terapeutą, był mediatorem, psychologiem, po części też prawnikiem, aby mógł doradzać i jak gdyby poprowadzić naszego podopiecznego ścieżką do usamodzielnienia i samodzielnego funkcjonowania. Aby realizować te wszystkie działania, oczywiście pracownik socjalny musi mieć właściwe przygotowanie, czyli wymaga się od pracownika socjalnego wykształcenia pedagogicznego, socjologicznego, terapeutycznego i można by też stwierdzić, że samo przygotowanie pracownika to jeszcze nie jest 100% jak gdyby sukcesu w jego działaniu. Potrzebne są też pewne cechy charakteru. Między innymi do takich cech zalicza się empatię, wyrozumiałość, cierpliwość, wytrwałość, ale też w pewnym sensie stanowczość, bo wszyscy wiemy o tym, żeby człowiek mógł się zmieniać, to nie zawsze jest to łatwa, przyjemna droga i nie zawsze wystarczy pogłaskanie tego człowieka, ale trzeba czasami od niego wymagać wielu rzeczy i w tych wymaganiach trzeba być stanowczym. Praca pracownika socjalnego staje się coraz bardziej trudna. Nasze społeczeństwo też staje się coraz bardziej wymagające. W związku z tym często ta współpraca napotyka na pewne zgrzyty. Dlatego też uważamy, że sam pracownik socjalny nie jest w stanie wiele zrobić w społeczeństwie. Potrzebne jest do tego działanie interdyscyplinarne, czyli jak gdyby włączanie do tej pracy wielu specjalistów i wspólne działania na rzecz usamodzielniania ludzi. Mówimy o tym, że pracownik socjalny powinien tak pracować z podopiecznym, aby podopiecznemu chciało się chcieć. Czyli nie można wymagać, że pracownik socjalny zrobi wszystko, że pracownik socjalny przestawi podopiecznego z miejsca na miejsce, postawi jemu warunki i ten człowiek będzie funkcjonował, prawda? Trzeba wielu działań, wielu wyrzeczeń też ze strony pracownika socjalnego, ale też tej takiej szerokiej współpracy ze wszystkimi służbami w mieście, aby można było uzyskać pozytywne efekty. I dlatego w dniu dzisiejszym zorganizowaliśmy taką część oficjalną. Ta część oficjalna odbywa się w Urzędzie Miasta w sali konferencyjnej, tak aby przybliżyć też po trosze naszym władzom, czyli Radzie Miasta, Panu Burmistrzowi, ale też całemu społeczeństwu, to jak ważną rolę pełni pomoc społeczna, pracownik socjalny i jak bardzo ci ludzie potrzebują wsparcia właśnie władz miasta i całego społeczeństwa. Bez tego wsparcia tak naprawdę giniemy gdzieś w tych najtrudniejszych sprawach naszego miasta. Moim marzeniem jest, aby w mieście rozwijała się tak polityka społeczna, która by pomagała Ośrodkowi Pomocy Społecznej wytyczać pewne ścieżki i działania, które zabezpieczałyby działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a zwłaszcza tym grupom nieradzącym sobie do końca i troszkę słabiej funkcjonującym. Wszystkim pracownikom socjalnym i całej służbie społecznej z okazji ich święta życzymy cierpliwości, wytrwałości i satysfakcji z pracy.
w sprawozdanie zespołu interdyscyplinarnego, to mnie głowa rozbolała. To tylko wystarczy.